Witam wszystkich widzów. Z tej strony Michał i Kuba. Jak zwykle, przeważnie. Dzisiaj sobie bałujemy po siebie. W sumie dzisiaj i jutro, już jutro będzie zbałowane. Ursus 1014 plus bał filmy Rolmar 4 metry, średnica 50 cm, waga 1600 kg. Ładną robotę robią, co? Przyznasz rację? Zaczniemy tam od tamtego brzegu, nie? Od tego krótszego kawałka. Ale się kurzy. Jak burza piaskowa normalnie. Zamknąłem drzwi, bo bym nie wyrobił. Byśmy byli czarni. Ogólnie mamy posiane. Dzisiaj mamy 20 kwietnia. Jeszcze dzisiaj dokończaliśmy tam hektar jednego takiego kawałka. Sialiśmy owiec jeszcze dzisiaj na jednym kawałku. Po powierzchni hektara gdzieś tak mniej więcej to tam było. Co nie mogliśmy wjechać, bo utopiłem się po prostu. Było mokro jeszcze tam dość. I dzisiaj kończyłem. A teraz jeszcze pałuję, co parę dni temu jeszcze siałem. Bola. Te wały są o tyle dobre, bo mogę sobie cofnąć fajnie, nie? Widzisz? I jest to wałowane na rogu. Wałowałeś kiedyś? Nie. No to dam ci się karnąć. Ja? A co nie? Zobaczysz sobie mniej więcej, jak ja to tam robię i jak będziemy już na tym dłuższym kawałku, nie? To będzie twoje pole manewru. Okej? Okay? No, to coś nagramy. A teraz może jeszcze dam tobie kamerkę, coś z zewnątrz nagrasz, nie? Żeby widzowie widzieli, jak to z zewnątrz wygląda. A to jak będę jechał może drugi raz, nie? Teraz jeszcze odmiędzy jeszcze raz i dajcie wysadzę, nie? Podobno w poniedzieli ma padać. Dzisiaj mamy piątek, a w poniedzieli ma padać. Ale nie wiem, czy od poniedziałku, czy od środy. Bo w jednej pogodzie pokazywało od środy, a w drugiej pogodzie pokazywało od poniedziałku. W internecie jak patrzałem. Teraz nie wiem, której bardziej ufać. Tej, która jest lepsza dla ciebie. Dla mnie? Nie wiem. W poniedziałek, którego jeszcze może zboża o zimę, tam odżywką prysną. Od środy ją mógł padać. Ale z jednej strony to tam jak chce, to nie pada, nie? Się deszcz przyda, zasiane jest. To by ładne wschody były. A ja bym sobie już pod kukurydzę wtedy przygotowywał pola. Jakbym obornik wywodził, rozrzucał na polu, to by mogło w sumie padać. To by ten azot tak nie uciekał. Co nie? A jakby było tak ciepło jak dzisiaj? Dzisiaj ile? 29 stopni pokazywało w słońcu. Nie. No nieźle. O, tak wygląda po złowowaniu pole. Fajnie wygląda, co? Ładnie, równo. Ja sobie tak na dwójce szosowej jeżdżę. Nie na dużym gazie jakimś tam. Albo objadę tutaj, wiesz? Tak to zrobimy. No i teraz wałów nie widać. No, dwójką szosową, tak, ja wiem, 1700 obrotów, nie? Widzisz? Nawet pod góreczkę też ładnie sobie podejdzie i dogieść glebę, te wały ładnie dogniotą, polecam takie wały. Bo ogólnie miałem zamiar kupić takie ciągane, 6-metrowe albo 5. Ale takich wałów cena była tam około 20 tysięcy się wahała. A te było połowę tańsze, a są jeszcze zamieszane. Jak na przykład bym się utopił albo coś gdzieś, to chociaż w sumie się zwołuje zawsze jak jest sucho, nie? Ale ja łąki na przykład czy coś, no jakbym się utopił, to podniosę i w sumie jeszcze odkaczać, nie? Ale czy to narożnika, czy gdzie, to ładnie zawsze dojadę, nie? A na ten areał, co ja tam wołuję, to spokojnie wystarczy.
widać obornik, zobacz. Co był na jesień wyrzucany, rozrzucany. Jeszcze trochę wyszło obornika. To jest ogólnie w sumie taka piaszczysta gleba bardzo. Szósta Z, czy Z, jak to tam zwał. Bardzo słaba ziemia. Ale przez ostatnie 4 lata ładnie pronowała. Wszystkie uprawy, co były, to byłem zadowolony z tego. Pierwszy rok to był bodajże owies. Ładnie sypnął 5 ton z hektara. Potem było żyto hybrydowe. Też ładnie sypnęło, też 5,2 tony z hektara. Jak na takie ziemię, no to chyba dobry plon. Potem była kukurydza. Też ładnie sypała, to ale kukurydza na zielonkę, na kiszonkę. A rok ubiegły było, na tej części było przężyto jare. Też sypnęło 5 ton z hektara, a tam był owies i owies sypnął nawet około 6. Tylko że akurat ubiegły rok był bardzo sprzyjający, mokro, nie Kuba? To było bardzo sprzyjające. A tutaj mamy teraz przed sobą pszenicę ozimą, odmiany Arkadia. Na takiej właśnie klasie ziemi. O, jakiś kamyczek tu, ale się miódł. Nie ma kamienia. Niech kurz odejdzie, to ja trochę zobaczę, gdzie jadę, nie? Bo nie widać. Ja na razie się rozłączę, dam kamerkę Kubie, nagra coś z zewnątrz.
Trochę cienia, to sobie usiądę na kamyczku, mogę sobie odpocząć trochę, cały tydzień robót, czy to sianie, orka, uprawa, nawożenie i teraz jeszcze wołowanie. Kuba sobie dobrze radzi, zaraz będzie tu na łowancie, to włączę kamerkę, jak będzie bliżej. Kuba jedzie już kolejny raz w tą stronę. Ja sobie tutaj mogę w cieniu odpocząć wśród kamyczków. Tutaj mamy kamyczki. Takie ładne, duże i mniejsze. Bo już miałem za dużo w szufli, nie chciało mi się jeździć z tym do domu, to wysypałem tutaj przy miedzy. Tam jest taka górka mała. I tam nawet pod górkę na tym piachu, no trochę ciężko, ten przód dość wpadał. Ten żwir. Ależ się za nim kurzy. Widać tutaj takie zbiorowisko pełno małych kamyczków. Takich akurat w header i na żyletki. Coś będzie zwołowane, to już nie wyjdzie. Dobra, nie będę was tutaj już zanudzał. Zwołowania tak mniej więcej widzicie, jak to tam się u mnie dzieje. Tu
Kuba też trochę porobił, no w sumie nawet większość chyba tego pola. Tak wygląda z tyłu, nie wiem czy widać ładnie na kamerce. Nie będę was zanudzał i rozłączę się już. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka albo vloga. Cześć, siema.